Kochani, w prawie sterylnej, no prawie, bo już się trochę ujebała. W prawie sterylnej znowu pralka, bo ja ci cały dzień pranie robię. W prawie sterylnej kuchni, jak mówiłem, gotowania czas zacząć, więc gotuję sobie, moi drodzy, co tu się tu porobiło? Gotuję sobie, moi drodzy, zupę ogórkową i dzisiaj będziemy mieli odcinek o zupie ogórkowej, ale nie tylko, bo jeszcze przygotuję jakieś mięso i ryżyk być może, a może ziemniaczki, jeszcze nie wiem. Przemyślę to w trakcie odcinka. Ha, ha, ha. No, na razie wrzuciłem do gotującej się wody dwa udka z kurczaka, podsypałem marchewką posiekaną w takie, no a tak pokroiłem w kosteczkę. I niech to się gotuje ładnie, a jeszcze dorzucę zaraz moje ulubione ziele angielskie i list laurowy. Niech to się pogotuje, a potem będziemy kombinować ogórkową dalej, czyli dodawać ogórki, ziemniaki, śmietanę i różne takie inne elementy. No, w międzyczasie poczytałem komentarze. Dobrze, nie będę się filmował pod światło. Faktycznie ten początek chujowo wyszedł. Mówię o dniu wolnym, który wam pokazywałem. A tu noc zapadła. Już. No, i coś tam świeci. Taką mamy noc. No już jest pół do dziesiątej, już jest ciemno. Lato się kończy. Dobra, słuchajcie, lato się kończy, a zupa się zaczyna. Kurczaka trzeba wyjąć, bo kurczak w ogóle idzie do obrania i skórki, chrząstki i trochę mięska idzie do tutaj, do Michy psa. A resztę wrzucę do tego mięska wrzucę do zupy, żeby była bardziej okraszona. Tym bardziej tu mam ogórki kiszone, które wrzucę do blenderka. Niektórzy trą na tarce. Mnie się nie chce. Zawsze miksuję. Przy czym, co jest ważne, dla tych, którzy nie wiedzą jak gotować lub dopiero się uczą, kochani, zupa ogórkowa ma to do siebie, że się składa z ogórków kiszonych. Kwas z kiszonych ogórków powoduje, jeżeli chcemy mieć ziemniaki w tej zupie, a chcemy, to pozwólmy się najpierw ziemniakom ugotować, jak już będą w miarę miękkie, wtedy dopiero dodajemy ogórków. Na sam koniec tak na dobrą sprawę, bo one nie muszą, ogórki się, zwłaszcza jak będą potarte na tarce, czy zmiksowane, one nie muszą się już gotować. Chodzi o ten sam smak, dlatego że jak wrzucimy najpierw ogórki, a potem ziemniaki, to ziemniaki się będą gotowały bardzo długo i jeszcze pozostaną twarde, dlatego że kwas z ogórków powoduje, że ziemniaki się nie gotują. Jakoś tak się dzieje. Taka porada. Najpierw ziemniaczki gotujemy pokrojone w kostkę, a potem wrzucamy posiekane ogórki, ewentualnie potarte, ewentualnie zmielone, zmiksowane jakkolwiek. No chyba, że chcecie mieć ogórkową po kaszubsku, czyli z kaszą, ale to też kaszę najpierw ugotujcie. Ziemniaki w kosteczkę już są pokrojone, tu plątanina kabli, ponieważ mój mikserek tutaj będzie pracował. Tu są zmiksowane już ogórki kiszone. Na górę wrzuciłem specjalnie, zostawiłem jeszcze nie miksując, żeby wam pokazać. Ząbki czosnku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Pięć, a tu się schował jeszcze jeden, szósty. Ząbki czosnku, które zaraz też zmiksuję razem z ogórkami, będzie lepszy smak. A teraz wrzucę te pokrojone w kostkę ziemniaki, niech się ugotują, wtedy wrzucę ogórki, a potem odstawię na chwilę i pokażę wam, co zrobię. No, kuchnia znowu nabiera takich kształtów, jak miała wcześniej, czyli jest wysprzątana, ale już zaczyna się pojawiać w niej burdel. No, ale to jest typowe dla mnie, dla Jakubowskiego. Przecież ja, tu już właśnie pomału obieram kurczaczka Hiltonkowi, te miseczki. Tu właśnie strefa warzyw wyczyszczona, szkoła z warzywami jest zrobiony. Strefa śniadań jest posprzątana, umyta i wyczyszczona, ale znowu nabiera kształtów, jakie miała. No, to jestem ja, przecież nie będę łajał się sam siebie za to, że robię burdel w kuchni, którą sam posprzątałem, prawda? Byłoby to bez sensu. Ciu, kochanie. Dobry, przywitaj się z widzami. A cio ty cieś? A cio ty cieś, skarbie? Co ty byś chciał? Kurczaczka? Kurczaczka? No mamy, tylko musimy poczekać, aż ostygnie, kochanie. No bo skórki są jeszcze gorące. Trochę mu dałem takich przestudzonych, ale no, widzicie, on jednak jest smakowy. Tak. No, ojej, no zaraz damy. Zaraz damy. Kochani, ziemniaki pokrojone się już gotują. Kurczak został obrany i wrzucone kawałki mięska białego do zupy. Resztki, tak zwane skórki, chrząstki i inne kawałki mięsa zostały wrzucone do miski psa, zaraz będzie podane. Na tym etapie dodajemy pieprzu, dodajemy soli. Sola z takiego młynka mam, to jest sola w ogóle morska. Sola, sól morska. Sola to ryba. Pieprz też, one tak właśnie jak się, one mają takie przykrywki. Jak się je odwróci i nie otworzy przykrywki, to można zmielić i potem na takim podstawku mamy prosto do wrzucenia. I na tym etapie to wrzucamy nasionka chia. Ja się powinno w sumie rozbijać znaczy powinno. Ludzie rozbijają w tym, w moździerzu. Ojej, ale jadłem. Ale dobra, to nie zaszkodzi. Dobrze, będzie lekko goryczkowata. Aczkolwiek, no, ja lubię, bo to w ogóle jest bardzo zdrowe i antyrakowe. No, a
teraz jeszcze. Chlop, pieprzyk, chlop, sólka. Pamiętajcie, sól, jeżeli już używacie naprawdę, nie używacie w ogóle tych rzeczy typu kucharki, wegety, takie, nie, ani jakieś kostki rosołowe, darujcie sobie. Sól morska, sól himalajska, ta gruboziarnista, wielka, taka, tak, a te w ogóle to sól, którą macie taką jak w proszku, którą można pomylić z cukrem, tego w ogóle nie bierzcie, bo to nie jest sól, uwierzcie mi. No i tymczasem się gotuje i na końcu dodamy ogóreczki zmielone z czosnkiem i do tego śmietankę. A i kochani, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dodał kawałku imbiru. Właśnie to są obierki z imbiru, które dodałem. To mam taki kawałek, korzeń, który sobie oderwałem, obrałem go ze skórki na gruboziarnisto i wrzuciłem do zupy. Niech się też pogotuje trochę razem. Kochani, ziemniaki już są ugotowane. Na tym etapie do zupy wrzucam suszony, bo nie mam świeżego, suszony koperek i odrobinę suszonej mięty. To poprawia naprawdę smak. No i wrzucam te zmiksowane ogórki. Kochani, muszę się przyznać do błędu. Muszę, dlatego że to bardzo ważne. To, co wam podawałem i co mi się tak sypło bardzo, to czarne. Mówiłem wam, że to są nasionka... Czekajcie, dobrze, otworzyć. Nasionka shea, to nie jest shea. Ja nie wiem, czym ja to shea ciągle nazywam. Ja shea mam gdzie indziej. To są nasionka czarnuszki, kochani. Czarnuszki. To jest czarnuszka. Poczytajcie sobie o czarnuszce. Czarnuszka, nasiona czarnuszki. Poczytajcie sobie w internecie, dowiecie się bardzo ciekawych rzeczy na ten temat. Czemu ja to ciągle shea nazywam? Dopiero teraz sobie to uświadomię. A teraz słuchajcie, uczta psa. Uczta psa. Hiltoni, czy ty chcesz? Czy ty chcesz? Takie dobre rzeczy. Chcesz? A byłeś grzeczny? Tak? No, nawet że się pytam głupio, nie? Czy byłeś? No byłeś pewnie, że byłeś. Jedz, kochani, jedz, dziecko na zdrowie. Ja sobie teraz poję. No, a w tym czasie zupę naszą ogórkową już przygotowaną odstawiam i będę do niej dodawał śmietany. Zostawię włączony tak trochę palnik, bo niech ona się przestudzi tak może z parę minut, żeby nie była bardzo wrząca i dodam śmietany. Wtedy ją jeszcze raz zagotuję, żeby się śmietana nie zepsuła, a czy zupa nie zepsuła. Bo śmietana musi być w zupie zagotowana. Taki numer. Ogórkowa już gotowa. Teraz się będzie studziła. A my w międzyczasie mamy do zrobienia jeszcze coś. Garnek z wodą nastawiony na makaron. Cebulka czerwona posiekana w kosteczkę, prawie że. No to czekamy, aż się zagotuje woda na makaron. No drugie danie musi być, tak? Drugie danie, kochani, drugie danie. Makaron świderki już ugotowany, a teraz zabieramy się za preparowanie tego mięsa, które kupiłem w sumie w eksperymencie, szczerze mówiąc, bo ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem, ja zresztą unikam mięsa, które już jest przyprawione, bo to prawdopodobnie jest drugie życie tej świnki, ale już kupiłem, to niech będzie. No. Bo jeszcze bardziej niż preparowanego mięska nie lubię wyrzucania żywności, biorąc pod uwagę, ile osób na świecie głoduje, więc nie wyrzucę. Kapkę oleju do rondelka, bo na rondelku będziemy robić i do tego wrzucimy sobie kawałek, czy ja wrzucę, nie wiem, kawałek solonego masła. I na tym podsmażymy cebulę, tą czerwoną, którą tam, prawda, już zdążyłem pokroić. Czekajcie, ja to wszystko jedną ręką robię. Jaki jestem sprawny, niesłychanie, no. Najpiękniejsze mam ubranie. W ogóle czy cały czas, a propos tego, czytam komentarze pod tym moim ostatnim filmem dotyczącym tego, jak spędziłem wolny dzień, między innymi jakie zakupy zrobiłem. Powiem wam szczerze, że w wielu przypadkach, przepraszam, że to powiem, moi drodzy widzowie, ale w wielu przypadkach opadają mi cyski, jak czytam to, co niektórzy z was piszą. No. Przede wszystkim ja się dziwię, po co oceniać czyjś styl życia. Ja pokazuję to, jak żyję, co jem, co kupuję. Ale co komu da mówienie mi, że mogę to zrobić inaczej, że to jest niezdrowe i tak dalej? Może dla ciebie jest niezdrowe, a dla mnie jest zdrowe. Może ty nie lubisz, a ja lubię. Wiecie, o co mi chodzi. No to jest takie dla mnie trochę słabe. Czekajcie, mam jedną rękę, to więc wyłączę kamerę, wrzucę cebulę, podsmażę i wtedy wam pokażę, co się z nią będzie działo dalej. Cebula czerwona na maśle się już, że tak powiem, skarmelizowała lekko. Teraz wrzucę to przerobione mięso, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pachnie ładnie, no nie powiem. Ale mówię, no nie mam zaufania, dlatego że ja wolę sam doprawiać mięso. Się cały czas zachodzę, kurwa, czemu ja to kupiłem? No to jest chyba właśnie wina tego internetu. Po prostu klikłem i kupiłem, no. No dobra, spróbujemy, może będzie dobre. No już nie będę narzekał.
Kochani, wszystkiego trzeba próbować. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz. No też nie możemy żyć taką psychozą, jak niektórzy żyją, że to jest niezdrowe, tamto, kurwa, wszystko wokół nas, moi drodzy, powiem szczerze, wszystko wokół nas jest niezdrowe, naszpikowane chemią, chemiczne, sztuczne i tak dalej. Więc pieprzenie mi o tym, że makaron gryczany jest lepszy od makaronu pszennego, jest bzdurą. Makaron jeszcze chiński. Makaron gryczany chiński prawdopodobnie jest zrobiony z plastiku. Ten pszenny polski przynajmniej jest zrobiony z odrobiny pszenicy, odrobiny wody i mąki. No dobra, już nie gadajmy o tym, bo widzę, że przynajmniej u mnie kwestia jedzenia i tego, jak się wywołuje większe emocje niż rozmowy o polityce. Dobra, wrzucam to mięso, podsmażę je i dalej będę działał jakiś sosik, może do tego makaronu zrobię, nie? Zabarwię śmietaną pewnie, jak mam życie. No, powiem tyle, że ta wieprzowinka to jest jednak jej drugie życie, sądząc po smaku. Coś zapachło, ale nie takie gówno jadło się w City Center w restauracjach różnych, w związku z czym no wiemy i to, tylko trzeba to czymś doprawić. Już wiem. Podleję to czerwonym winem. Lekko. Co my tu jeszcze mamy? Kwasek cytrynowy. Proszę bardzo. Który był zresztą wcześniej... Ten kwasek cytrynowy był też używany do mycia lodówki. Takie rzeczy. A Coca-Colą, kochani, to ja myję toaletę. Naprawdę. Wlewam całą dwulitrową butelkę do sedesu i zostawiam na noc. Rano spuszczam wodę i kamienia nie ma. Do tego służy u mnie w domu Coca-Cola. Czekajcie. Co by tu jeszcze dać? Jakieś zioła. Coś wymyślę zaraz. Okej. Dolałem trochę wody. Dodałem sproszkowanego ziarna kolendry. Znaczy kolendra taka właśnie sproszkowana. I dodałem jeszcze trochę pieprzu. Co dodałem jeszcze? Właśnie kwasek cytrynowy poszedł. Wina jednak nie będę dodawał, bo nie będę ryzykował. I dodałem trochę papryki. Znaczy, nie powiem, że smak jest zły. Tylko wiecie, skojarzenia wchodzą w grę. Dobra, niech się podgotuje, zagęszczę śmietaną, będzie gotowe do makaronu na jutro na obiad, jak znalazł po prostu. To tyle, kochani. Życzę wam dobrej nocy. I smacznego, jak będziecie to oglądać. I sobie zróbcie też sami, tylko nie idźcie moją drogą, nie kupujcie już przyprawionego mięsa w supermarkecie. Pozdrawiam.